Fotografia grupowa robotników łódzkich zakładów Czas powstania przełom XIX i XX wieku. Autor nieznany. Wymiary 14,5 cm na 23 cm. Obiekt ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi. Czarno-biała fotografia grupowa przedstawiająca pięćdziesięciu czterech pracowników jednej z Łódzkich fabryk. Ukazani na wprost w pięciu rzędach na tle ceglanego muru. Wszyscy odświętnie ubrani ze wzrokiem utkwionym w obiektyw, z poważnymi, w większości pozbawionymi uśmiechu twarzami. Pierwszy rząd złożony z samych mężczyzn. Pierwsi trzej od prawej siedzą na niskich, niemal niewidocznych siedziskach. Pozostali z podciągniętymi lub skrzyżowanymi nogami bezpośrednio na ziemi, przykrytej jedynie zgrzebnym materiałem, ubrani w ciemne marynarki i nieco jaśniejsze koszule. Starsi z długimi wąsami, zawiniętymi ostro do góry. Na głowach mają kaszkiety lub nieco wyższe czapki z daszkiem, zwane maciejówkami. Młodsi bez zarostu oraz z odkrytymi głowami lub w miękkich beretkach. Po środku rzędu puste miejsce, zastawione częściami od maszyn włókienniczych oraz pięcioma dużymi szpulami z bawełnianą przędzą. Dwie z nich leżą swobodnie przed nogami pracowników. Pozostałe trzy, dwie najmniejsze i jedna największa, sięgająca wysokości kolan dorosłego człowieka, zostały postawione na sztorc. W drugim rzędzie siedzi siedem kobiet oraz czterech mężczyzn. Jeden z nich, zajmujący miejsce na lewym skraju rzędu, ubrany szczególnie elegancko. Pod szeroką marynarką widać kamizelkę, koszulę z wysoko postawionym kołnierzem i ciemną muszkę. Na wysokości pasa, łagodnie zwisający łańcuszek od kieszonkowego zegarka. W prawej dłoni trzyma długi klucz. Jego strój oraz dumna postawa mogą świadczyć o zajmowanym wysokim stanowisku w fabryce. Podobnie schludnie ubrani trzej mężczyźni siedzący w samym centrum drugiego rzędu. Środkowego z nich wyróżnia czarna czapka ze sztywnym okrągłym denkiem i błyszczącym daszkiem oraz stanowcza postawa z rękoma założonymi na piersi. W kolejnych rzędach wyłącznie kobiety, zarówno młode, nawet nastoletnie dziewczyny, jak i starsze pracownice. W trzecim rzędzie siedzące ukazano od pasa w górę. W następnych dwóch rzędach stojące, z sylwetką widoczną od kolan. Niektóre z nich podpierają ręce na biodrze, inne trzymają przed sobą splecione dłonie lub stoją ze swobodnie opuszczonymi rękoma. Ubrane rozmaicie w różnobarwne koszule, gładkie w kratę lub paski oraz długie spódnice, niekiedy z nałożonymi na wierzch fartuchami z szerokimi szelkami. Wszystkie natomiast mają jednakową fryzurę. Długie włosy Zebrane w luźny kok na czubku głowy. Szczególną uwagę przykuwa kobieta stojąca w przedostatnim rzędzie, druga od lewej, ubrana we wzorzystą koszulę, na którą założyła fartuch wykończony ozdobnymi lamówkami i dwoma falbanami w formie krótkich rękawów. Dół fartucha opina się na wyraźnie zaokrąglonym brzuchu, świadczącym o zaawansowanej ciąży robotnicy. Fotografia umieszczona w ozdobnym paspartu. Wykonanym z kremowego papieru z wytłoczoną, wypukłą dekoracją w formie prostokątnej, prążkowanej ramki, z roślinnymi zdobieniami na szczytach narożników. Tradycja wykonywania grupowych zdjęć robotników fabryk w Łodzi odgrywała ważną rolę na przełomie XIX i XX wieku. Dla wielu z pracowników była to bardzo rzadka możliwość uwiecznienia swojego wizerunku na fotografii, dlatego traktowali tę okazję wyjątkowo. Na przykład zakładając odświętne stroje. Dziś tego rodzaju zdjęcia są znakomitym źródłem historycznym dla badaczy przeszłości.